Arcybiskupie Mieczysławie, czcigodni współbracia w biskupstwie, drogi nasz Władyko Niłę, drodzy moi współbracia w zakonie, ojcze Tomaszu, asystencie generalne, ojcze prowincjale krakowskiej prowincji franciszkanów Marianie, ojcze przełożony wikariatu, ojcu dominikanów na Ukrainie, ojcze Jarosławie, czcigodni nasi księża jubilaci, drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, umiłowane w Chrystusie ludu Boży. Motto dzisiaj dla nas tak bliskiego, naszego świętej pamięci ojca biskupa Rafała Kiernickiego było: być wszystkim dla wszystkich. Słowa, które powiedział o ojcu biskupie Rafale w Lubaczowie święty Jan Paweł II, bardzo jasno odzwierciedlają jego postać. Któż go nie zna? Ojciec Rafał przez tyle lat, dziesięcioleci, przez tyle cierpień i upokorzeń, wierny stróż skarbu tego znaku tożsamości Kościoła, jakim jest prastara Lwowska Katedra Łacińska. Te słowa dzisiaj, myślę, że dla nas są bardzo głębokie i dają nam jakby na nowo odkryć postać ojca Rafała. Możemy popatrzeć na niego i powinniśmy popatrzeć bardziej z perspektywy tego czasu, kiedy żył, aby zrozumieć, aby wejść w tajemnicę tego, co przeżywał, jak to przeżywał. Ale myślę, że dzisiaj po 25 latach potrzebujemy takiego spojrzenia na jego postać bardziej z perspektywy naszego czasu, tego, co przeżywamy. Czas niestabilności i politycznej, i ekonomicznej. Czas też pewnych zawirowań wewnątrz Kościoła. Czas wojny, pandemii, różnych dziwnych protestów. Możemy tutaj kontynuować te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, ale nie jest to istotne. Chciałbym, abyśmy popatrzyli się na postać ojca Rafała bardziej z perspektywy trzech kardynalnych cnót: wiary, nadziei i miłości. Z perspektywy tych cnót na jego życiorys. Poczynając od jego urodzenia, od 3 maja 1912 roku w niewielkiej miejscowości w Kułaczkowicach koło Kołomyi. W rodzinie bardzo wierzącej, prostej, ojciec Rafał był 11 dzieckiem. Ale to, co w tej rodzinie otrzymał i co mu towarzyszyło przez całe życie, to była bardzo wielka wiara. Widzimy to dzisiaj z perspektywy czasu, że ten człowiek, który przeszedł różne doświadczenia i wstępując do zakonu ojców franciszkanów, będąc w niższym seminarium, w nowicjacie w Łagiewnikach, na studiach w Krakowie i tutaj we Lwowie, ale szczególnie w momencie przyjęcia święceń w 1939 roku, 29 czerwca, jakby ojciec Rafał dojrzał do tego w swojej wierze, aby stać się takim apostołem nie tylko Lwowa, ale możemy dzisiaj powiedzieć, że całej Galicji, która została tutaj, po tej stronie granicy. Ojciec Rafał przez swoją posługę kapłańską, jako zakonnik, jako odważny człowiek, który miał gorącą wiarę, bardzo szybko musiał podejmować odważne decyzje. To jest to, co dzisiaj nas ojciec Rafał uczy, abyśmy potrafili właśnie w takie czasy, które teraz przeżywamy, podejmować odważne decyzje, które są zbudowane na wierze. Bardzo szybko, po tym jak zaczął intensywnie pracować tutaj we Lwowie, ojciec Rafał w 1944 roku, czyli 5 lat po swoich święceniach kapłańskich, trafia do łagrów sowieckich. W
początku w Charkowie, potem w Riazaniu, potem w Grazowcu. I tak przez 4 lata. Cierpienie, uniżenie, ból, tęsknota za Kościołem, za zakonem, wielka samotność, opuszczenie, może nawet i jakieś odczucie bezradności. Ale jedyne, co władze sowieckie nie potrafiły w nim zniszczyć, to tej wiary. On naprawdę miał wiarę. I ta wiara pomogła mu przetrwać te łagry i wrócić do Lwowa. Po 4 latach, w 1948 roku wraca i podejmuje tutaj, przy boku księdza Jastrzębskiego, bardzo intensywną pracę. I pracuje. Jak powiedział o nim świętej pamięci kardynał Marian Jaworski w czasie mszy świętej pogrzebowej w 1995 roku, był on więźniem konfesjonału, wiernym naśladowcą świętego Jana Wianeya. Wszyscy, którzy tutaj przychodzili, i rzymokatolicy, i grekokatolicy, i prawosławni, i nawet z innych wspólnot chrześcijańskich, wszyscy byli przez niego przyjmowani. We wszystkich widział tych, którzy potrzebują Boga. Widział dzieci Boga, stęsknionych miłości. Druga cnota kardynalna, która pokazała, jaką wielką miał nadzieję, objawiła się w 1958 roku, gdy widząc ludzi bez pasterzy z obrządku grekokatolickiego, w swojej takiej wielkiej miłości do nich poświęcił im palmę, czego władze sowieckie mu nie przebaczyły i na 6 lat zabronili mu posługi kapłana, tej widzialnej, tutaj w katedrze i w innych świątyniach dzisiejszej naszej archidiecezji. Ojciec Rafał, który miał rzeczywiście ogromną wiarę i nie tracił nadziei, bardzo mądrze postąpił. Poszedł i zatrudnił się do Parku Stryjskiego jako sprzątacz. I tam przez cały dzień, od wczesnego rana do późnego wieczora, spowiadał ludzi. Jako zwykły sprzątacz, który zamiata, zbiera liście, odśnieża chodniki, właśnie tam czynił swoją posługę. Tam ludzie przychodzili i doświadczali Bożego miłosierdzia. Tam dawał im nadzieję, pokazywał im inne światło, to, którego im brakowało, światło Boga. To była niesamowita nadzieja, która w nim była. Po 6 latach, w 1964 roku, otrzymał zgodę władz sowieckich do powrotu do pracy duszpasterskiej tutaj w katedrze. I tutaj, jakby przemieniony po tej tułaczce, po tym wszystkim, co doświadczył, czy w Parku Stryjskim, czy pracując jako stróż tutaj niedaleko od Lwowa, w Hołosku, czy też i tutaj często w katedrze, stojąc między ludźmi w kolejce do konfesjonału, też czynił posługę, spowiadając tych, którzy godzinami oczekiwali, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Wraca i dalej pełni swoją posługę. Jak wspomina o nim ojciec świętej pamięci, ojciec Paryna, że jego dzień zaczynał się o 6 rano od konfesjonału. Eucharystia z komunią, z homilią, potem praca w kancelarii, udzielanie komunii w ciągu całego dnia, rozmowy, spotkania i znowu konfesjonał, nabożeństwa wieczorne. I tak przez cały dzień był na posterunku, aby służyć Bogu i ludziom, aby wypełnić to, co potem wziął sobie do biskupiego motta. Być wszystkim dla wszystkich. Kochani moi, dzisiaj, kiedy pochylamy się nad postacią świętej pamięci ojca Rafała Kiernickiego, biskupa, tej biskupa pomocnicznego naszej archidiecezji lwowskiej, człowieka
o niesamowitej intuicji Bożej. Możemy go przyrównać do tej wdowy, o której słyszeliśmy w Ewangelii według świętego Łukasza. Nie miał wiele. Został tu sam. Nie miał jakiegoś zaplecza, ani duchowego, ani materialnego. Ale miał te trzy cnoty. Wiarę, nadzieję i miłość. I one go trzymały. Było mu bardzo trudno. Myślę, że jest dzisiaj w katedrze wielu świadków spośród kapłanów, osób zakonnych, czy też osób świeckich, które mogą o tym zaświadczyć, że był to człowiek, który bardzo cierpiał, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Nawet po dzień dzisiejszy może też i cierpi. Ale tego, czego mu nie zabierzemy, że miał ogromne i kochające serce. Nawet jeśli kogoś pouczał, nawet jeśli był bardzo stanowczy, bo taki był, robił to z ojcowską miłością. Robił to, aby pomóc, aby człowiekowi pomóc odkryć miłość Boga. Ojciec Rafał, będąc już biskupem, już można powiedzieć takim człowiekiem, który miał ograniczone możliwości, udał się do Krakowa na zaproszenie ojca prowincjała, by święcić nowych franciszkanów. I właśnie tam to świadczy o jego osobowości. Zwrócił się do prowincjała z taką bardzo prostą, ale bardzo stanowczą prośbą. Jeśli nie dacie mi jednego, ja stąd nie wyjadę. Ojciec prowincjał nie miał wyboru, dlatego że widział, że on naprawdę nie żartuje. Ta prośba przyniosła swoje owoce. Dzięki tej prośbie możemy powiedzieć, że odrodził się zakon braci mniejszych konwentualnych, który nie przerywał swojej ciągłości dzięki jego posłudze tutaj we Lwowie. Ale dzięki tej prośbie dzisiaj możemy dziękować Bogu za to, że zakon odrodził swoje życie. Możemy mówić o wielu cudach, o wielu różnych dziełach, które Bóg dokonywał przez niego. Był naprawdę wielkim narzędziem w swoim czasie. Możemy dzisiaj tylko patrząc na niego, na jego odwagę, dla siebie wyciągać wnioski. Czy nie powinniśmy my i dzisiaj, w te trudne czasy, właśnie mieć taką wiarę, mieć taką nadzieję i kochać taką miłością? Kochani moi, ojciec Rafał naprawdę z całym oddaniem był wszystkim dla wszystkich. Amen.